Zbliżające się wielkimi krokami zmiany w ustawie o transporcie drogowym budzą lęk o przyszłość wielu polskich firm transportowych. Rządzący opieszale pracują nad nowymi zasadami i jak na razie są głusi na potrzeby branży. Za to z pewnością nie zabraknie im zapału do egzekwowania nowego prawa i związanych z tym pieniędzy. Dlatego przewoźnicy bronią się jak mogą, między innymi konsultując z ekspertami z ZMPD. Takie spotkanie zorganizowali ostatnio opolscy przewoźnicy z OZPD. Temat główny to jest projekt ustawy o transporcie drogowym. Projekt, który, jak Państwo wiecie, jest procedowany od lipca i jeszcze proces nie został zakończony, czym jesteśmy mocno zaniepokojeni. Spróbowaliśmy za pośrednictwem, czy przy udziale pana dyrektora Departamentu Transportu ZMPD oraz pani Alicji Chodorowskiej, też głównego specjalisty transportu ZMPD, przybliżyć ten temat naszym przewoźnikom. Najwięcej emocji budzi kwestia wynagrodzeń kierowców, które nie tylko ulegną zmianom co do sposobu rozliczania, ale i co do wysokości. Po wielu latach funkcjonowania systemu opartego na dietach i ryczałtach, na podróżach służbowych kierowców, teraz niestety rząd przewiduje odejście całkowicie od podróży służbowych kierowców w ruchu międzynarodowym. Na razie cieszą się z tego kierowcy, ale wzrost kosztów może zakończyć historię wielu, nawet uczciwych pracodawców. Jakiekolwiek zmiany tych zasad spowodują wzrost kosztów. Dzisiaj tak naprawdę walczymy przede wszystkim o to, aby znalazły się takie rozwiązania, które zminimalizują ten drastyczny wzrost kosztów. Jedną z metod redukcji kosztów będzie przeniesienie biznesu za granicę. Bardzo często przewoźnicy, zwłaszcza ci, którzy operują dosyć dużo, wykonują usług transportowych stosunkowo blisko. Mam tu na myśli przede wszystkim rynek niemiecki i rozważają. Część z nich mówi, że już nawet podjęła szczegółowo analizy finansowe, czy przy tych zmianach finansowych założenie firmy i funkcjonowanie jej w Niemczech nie będzie prostsze. I tu od razu kierujemy pytanie do rządzących, czy o to wam chodziło, aby z Polski uciekali podatnicy? Ale wydaje się, że dla wielu to jedyne wyjście. Najprawdopodobniej koszty będą wyższe, ale nie wpadniemy w pewne ograniczenia co do wykonywania niektórych operacji, jakie wynikają z przepisów pakietu mobilności. Czyli Polski Ład stanie się chyba niemieckim Ordnungiem. Gratulujemy polskiemu rządowi. Mimo to przewoźnicy podpowiadają władzy gotowe rozwiązania, które wystarczy skopiować i wkleić gdzie trzeba. Są branże, które już od lat wysyłają swoich pracowników za granicę i one korzystają z pewnej ulgi w odliczeniu od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pewnej kwoty. Jest to kwota określona, bo to jest równowartość diety za każdy dzień pobytu pracownika za granicą. Takie zasady funkcjonują w budownictwie i opiece dla seniorów. I takie rozwiązanie można byłoby również przyjąć w stosunku do kierowców pracujących w polskich firmach, ale tak naprawdę wykonujących wszystkie swoje działalności i zadania służbowe poza granicami kraju. Jak widać, rozwiązania są, apele są, dobra wola przewoźników jest. Czego brakuje? Dobrej woli i odpowiedzialności rządzących, którzy przez swoją niefrasobliwość mogą zabić kurę znoszącą złote jajka. Brytyjczycy już żałują swoich decyzji co do transportu. Czy Polacy zawsze muszą popełniać cudze błędy?